nazwaliśmy te dzisiejsze spotkania. Głośniej. Tak, już. Nazwaliśmy te dzisiejsze spotkania od prawdy do sukcesu. Ja wierzę w to, czym jest realny sukces życiowy. Ja wierzę w Ewangelię sukcesu. Nie ma innego. Amen. Znam tylko Ewangelię sukcesu i tylko Ewangelię sukcesu głosimy z Agatą. I taką też Ewangelię głosił Jezus. Jezus, który przyszedł na ziemię po to, aby człowiek odniósł sukces. Po to przyszedł Jezus na ziemię. Te słowetne słowa powtarzane dzisiaj przez wielu kaznodziei, słowa ojców pustyni, które brzmiały w ten sposób, że Bóg stał się człowiekiem w takim celu, aby człowiek stał się Bogiem. Dzisiaj tak bardzo rażące w uszy. Ale pierwsi chrześcijanie, ojcowie pustyni, nazywani ojcami Kościoła, Kościoła katolickiego również. Wielu z nich dzisiaj jest określony jako wielcy mistycy. To oni tak twierdzili. To oni. Rozumiecie? Oni rozumieli, po co przyszedł Jezus na ziemię. Kwintesencja Ewangelii jest taka, że jest związana z ratunkiem człowieka. Amen? Ratunkiem człowieka. Bóg uratował człowieka. Uratował przed utylizacją. Rozumiecie? Przed utylizacją. Jest takie fajne miejsce w Piśmie Świętym, szczególnie podnosi to Paweł właśnie, że mówi, czyż garncarz nie ma prawa zrobić z naczyniem, które uczynił, co zechce. Jak mu nie wyjdzie, to je co? Niszczy. Wiecie, fachowiec, garncarz, on nie zbiera krzywych garnków, a człowiek krzywo wyszedł. Człowiek to krzywy garnek. Rozumiecie? Krzywy garnek został stworzony przez Boga i Boga co? Opuścił. Bóg mu dał ziemię w zarząd. Co zrobił człowiek? Oddał ziemię, tak? Oddał diabłu ziemię. Co zrobił człowiek? Zawiódł Boga. Zawiódł. Człowiek zawiódł Boga. Jedynym sprawiedliwym werdyktem byłaby utylizacja tego człowieka. Bóg nie zbiera krzywych garnków. Niszczy i robi sobie dobry garnek. Taki, co będzie się nadawał. I tutaj dopiero zaczynamy dotykać realnej miłości w Chrystusie Jezusie. Że ten krzywy garnek dostaje szansę. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby garnek krzywy dostał szansę. Rozumiesz? A tutaj dostał szansę. Bóg schodzi na ziemię jako człowiek, ponosi konsekwencje, wszystkie konsekwencje związane z tym, co się nazywa odstępstwem ludzkości i jednoczy się z tymi, którzy wybierają Go jako swojego Pana i Zbawiciela, czyniąc ich takimi jak On. Szok. A więc to jest no potężny sukces. No to jest wielki sukces. Być jak Bóg. Albowiem czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Wszystkie te sprawy związane z pokutą, zmianą myślenia, tak bardzo ciężkie w swoim kalibrze, w takim bezpośrednim wydaniu są związane z jednym prostym elementem. Bóg chce, abyśmy odnosili sukces. Rozumiecie to? On chce, abyśmy odnosili sukcesy.
Jego to interesuje, tak jak każdego normalnego, zdrowego ojca interesuje, żeby jego dziecko rosło i się rozwijało. Tylko ojciec psychopata chce, żeby dziecko, jego dziecko było ułomne. Żeby żyło byle jak. Rozumiecie? Ale Bóg chce, żebyśmy odnieśli sukces życiowy. Początek tego sukcesu już się w naszym życiu rozpoczął poprzez przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Idziemy po śmierci do nieba, tak to nazwijmy roboczo na potrzeby w ogóle tego spotkania, jakkolwiek to wygląda. Jesteśmy ludźmi uratowanymi przed śmiercią. Ale Bóg idzie dalej i mówi, jestem z Tobą teraz, człowieku mój, zjednoczony, jesteśmy jednym duchem i możesz korzystać ze wszystkich moich atrybutów, aby Twoje życie tutaj na ziemi było naprawdę i absolutnie zwycięskie. Nie w jakimś małym elemencie, ale w całej rozciągłości. Religia zakłada ramki. Mówi tak, Bóg Ci błogosławi, ale tu i tu. To bzdury. Bóg nie robi takich rzeczy. Bóg jednoczy się z człowiekiem i mówi do człowieka, żyj, rośnij, rozwijaj się, oddasz mi przez to chwałę. Bóg nie chce religijnych postaw. To zbędne. Jego nie interesuje to. Często na przykład ludzie mówią, bo wyjeżdżam, co dwa tygodnie, jeden dzień spędzam mając komorę. A raz na trzy miesiące wyjeżdżam na tydzień. Ludzie pytają, co robisz na komorze? Co tam się dzieje? Ja mówię, głowę mi odpoczynę. Ale masz jakiś taki szczególny czas modlitwy? Ja mówię, powiedziałem Ci, głowę mi odpoczywa. Bo ja jestem zjednoczony z Bogiem 24 godziny na dobę. Ja nie jadę na komorę, żeby się z Bogiem spotkać. Bo jak ja jechał na komorę spotkać się z Bogiem, to ja bym miał bardzo poważny problem. Ja chodzę z Bogiem 24 godziny na dobę. Ja z Bogiem się spotykam przez cały czas. Tylko problem polega na tym, że żyjąc na tej chorej ziemi, tak, system nacisku, który jest z zewnątrz, powoduje, że moja głowa potrzebuje resetu. Resetu. Wtedy sobie jadę i mam reset. I w związku z tym resetem ja mogę więcej przyswoić, ale to dlatego, że wiem, że On przez cały czas jest ze mną. Sukces jest mi przypisany, jest przypisany Tobie. Sukces to coś, czego pragnie Bóg dla Ciebie i dla mnie. Sukces w każdej dziedzinie życia. Bo nie ma dziedziny życia, która mogłaby być nazwana dziedziną niebożą. Takich dziedzin w życiu człowieka Bożego nie ma. Nie ma takich dziedzin. Pamiętajcie, podział na sakrum i profanum to grzech. To grzech. Grzech. Nie ma sakrum i profanum. Bóg zjednoczony z Tobą. Chodzący. Będący z Tobą. W każdej sytuacji życia. Sukces. Nazwaliśmy to od prawd do sukcesu, ponieważ właśnie prawda jest punktem wyjścia dla każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, aby mógł osiągnąć sukces. A więc, kiedy człowiek Boży zaczyna od prawdy, i poprzez prawdę się porusza, to musi, grubą kreską podkreślam, musi osiągnąć sukces. Bo on mu jest przypisany. Człowiek Boży jest skazany na ów sukces. Ale musi do niego dojść określoną drogą. Bo do tego sukcesu prowadzi jakaś droga. Dlatego Jezus powiedział, ja jestem
Druga. Nijakkolwiek. Ludzie się dziwią, nawracają się do Boga i się dziwią. Wszedłem do Jezusa i tak mi ciężko idzie. Czemu? Mnie pytają. Ja mówię, nie wiem, no. Nie wiem, czemu ci ciężko idzie. Tak dokładnie. Natomiast powiem ci taką podstawę. Masz problem z prawdą. No. Zbaczasz z tej drogi. Gdzieś się wykrzaczasz. Gdzieś idziesz bokiem. Uważasz, że możesz pozwolić sobie na to, aby prawda nie była dla ciebie punktem wyjścia i aby droga, którą podążasz, nie była drogą naszpikowaną prawdą. Pozwalasz sobie na to. Masz wolną wolę, sobie pozwalasz. I dlatego nie masz tego sukcesu. Bo nie możesz nie mieć sukcesu. Ja chciałbym, żebyście sobie wbili to dziś do głów bardzo mocno. Nie możesz nie mieć sukcesu. Nie możesz. Nie możesz. Nie ma takiej opcji, że sukces cię ominie. Chyba, że sam zdecydujesz funkcjonować poza prawdą. Rozumiesz? Wtedy sam zdecydujesz, że go nie chcesz. Bo w innym wypadku sukces cię nawiedzi, napadnie. Rozumiesz? Napadnie cię, skoczy na ciebie. Skoczy. Będziesz sobie siedział w fotelu, a sukces na ciebie wskoczy. Rozumiesz? Wklei się w ciebie i zostanie. Na zawsze. Tylko daj mu do tego możliwość. Stwórz mu środowisko. Rozumiesz? Stwórz mu środowisko. Bo on musi mieć rozpęd. Widzieliście kiedyś skocznię narciarską? Czy ona wygląda w ten sposób? Ja sobie nie wyobrażam, żeby skoczek wszedł i popatrzył i mówi, ale jazda. On musi mieć prostą drogę. I poszedł. I wtedy sukces musi przydarzyć się w twoim życiu. Musi. Zobaczcie. Księga Hioba 14:12. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie i nie ocuci się, dopóki się nie obudzi ze swojego snu. Czym jest przebudzenie? Przebudzenie to zorientowanie się, że droga, którą podążam, jest inną drogą niż droga prawdy prowadząca do sukcesu. To jest przebudzenie. Idę i się orientuję, że droga, którą podążam, to nie jest ta droga, na której końcu jest sukces. Budzę się i się orientuję. Co zrobiłem? Położyłem się. Ja usnąłem i dlatego nie zauważyłem, że jestem na innej drodze. Życiowe losy mnie przeniosły. Rozumiesz? Przeniosły mnie. Dwóch moich znajomych, kiedy byłem jeszcze przestępcą, zrobiło taki żart. Nawąchali się. I pijanego sąsiada, naprawdę rzecz się działa, pijanego sąsiada wsadzili w samochód, nawalili się fetą, dla tych, co nie wiedzą, to jest amfetamina, wsiedli w samochód, wsadzili pijanego sąsiada na tylne siedzenie i wywieźli go do Sopotu. I go tam położyli na plaży. Cały czas walili towar, więc i droga szła szybko, wrócili stamtąd. Czujesz klimat? Sąsiad. Normalny facet z Pragi. Budzi się. Normalnie usnął w ogóle na klatce na pracę. Budzi się w Sopocie. Szok. Oni mieli z tego taki ubaw. On wrócił do tego domu, bo się zorientował w ogóle, no nie?
I on im potem do nich mówi, w ogóle on im to opowiada, bo on nie wiedział, że oni go wywieźli. Nie wiem, czy wie do tej pory. On im mówi, słuchajcie, a oni w ogóle peka na tym podwórku, mówią, co się stało, mówi ty. Mówi, pochlałem, mówi. Budzę się, mówi, może. Tak. Mówi, ja myślałem, że delirkę. Rozumiesz, co chodzi? No facet myślał, że miał delirkę. Mówi, w ogóle przeniosło go, rozumiem, 380 kilometrów. Co się stało? Położył się, usnął i go przeniosło. Rozumiesz? Tak się ma wibraga. Człowiek, gdy się położy, nie wstaje. Rozumiesz? Przebudzenie to jest zorientowanie się w odpowiednim czasie, że jest się na złej drodze. Ja nie idę w tą stronę. Coś tu nie działa, coś tu nie gra. Coś tu jest inny krajobraz, coś sukcesu nie widać. To jest niemożliwe, żebym ja tak mógł funkcjonować. I on musi wrócić do prawdy. Przebudzenie to jest powrót do prawdy. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie. Nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Duchowy sen to pochodna śmierci. Kiedy człowiek zasypia, Boży człowiek, kiedy zasypia, to jest jakby był w śmierci. Zaczyna żyć w zupełnie odrealnionym życiu. Sukces oddala się, albo zostaje podany jako iluzyjna przestrzeń zupełnie i zostaje wtworzone zupełnie coś innego. Cieszy się z czegoś innego. Cieszy się. Byliśmy zagadką na usłudze kiedyś w takim kościele w Czechach. Polsko-czeski kościół. Pamiętam do dziś, dramatyczna historia. Siedzi koło mnie mężczyzna, mówiący, mieszkający tam, ale będący generalnie Polakiem, ale mieszkający po tamtej stronie, mówiący po polsku. Dorosły facet, były wojskowy, albo policjant, nie, wojskowy, na emeryturze. Tak siedzi i się cieszy. Siedzę obok. Nie wiem dokładnie, dlaczego się cieszy. A on mówi do mnie tak. Wieczerza dzisiaj będzie. Słowo honoru, dorosły facet, żołnierz emerytowany. Cieszył się w ten sposób, jak dziecko nie to rozwinięte, że będzie taka impreza w kościele pod tytułem Wieczerza Pańska. Że będzie chleb, będzie wino. On, to był jego sukces. On tam odnajdował radość. Popatrzyłem, mówię, cóż za straszny widok. Człowiek przełożył wartość na taką rzecz. Bo wieczerza będzie, ale będzie jazda. Wow! To religia robi z ludzi. Ludzie śpią, a potem widzą takie sukcesy życiowe. Rozumiesz? A więc kiedy człowiek zasypia duchowym snem, to staje się częścią innej rzeczywistości. Albo sukces przestaje być dla niego w ogóle widoczny i żyje marnym, słabym, cienkim życiem bez celu. Rozumiecie? Bojąc się podjąć jakiekolwiek działania, albo też żyje iluzyjnym sukcesem, że jak w Matrixie cieszy się z takich właśnie rzeczy, z takich bzdur. Rozumiesz? Dostaje od diabła kapsel i myśli, proszę ciebie, że ma złotą 100-dolarówkę. Mówię, ale fajne! Rozumiesz? Super! Ale zrobiliśmy dzisiaj z Kościołem w ogóle, no takie coś zrobiliśmy, że my piknik zrobiliśmy. Dobrze, ja lubię piknik. Miejmy pikniki, halleluja. Ja się cieszę, to będzie nas integrować, zbliżać.
popaprzemy się razem w tej kiełbasie, ogniu tam wszystkim, będziemy brudni, czyścić się będziemy razem, będzie super, rewelacja. Tylko ja się pytam, czy to jest coś, co określimy jako sukces życiowy? Czy to o to nam chodzi? Pierwsza Mojżeszowa 41:4. Gdy Jakub obudził się ze snu, rzekł: Zaprawdę, Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Obudził się ze snu i co mówi? Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Czemu nie wiedziałeś, Jakubie? Bo poszedłeś spać. Człowiek śpiący duchowym snem nie wie, że Bóg stoi obok. Nie wie, że Bóg jest w zasięgu twojej modlitwy. Nie wie, że Bóg jest o krok wiary twojej. Nie wie, że możesz że można dokonać cudownych, potężnych rzeczy z Nim. Zbudować budowlę, których nie przemoże to, co nazywa się teraźniejszym czasem złym. Nie wiedziałem, że Jahwe jest tutaj. Czemu? Bo spałem. Spałem. Ja nie mam przypadki, jak pracuję z różnymi ludźmi, czasami patrzę człowiekowi w oczy i mówię jedną frazę kilka razy i dopiero za czwartym czy piątym razem tak jakbym się przebijał młotkiem przez jakąś ścianę. Puk, 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 poszło. To są sny. Różne formy snów. Przebijamy się przez sny. Przebudzenie to właśnie to. Przebicie się przez te systemy snów, aby ludzie zobaczyli, że Jahwe jest tu. Tu. Nie muszę go szukać na konferencji. Nie muszę go szukać w innym kraju. Nie muszę go szukać w innym miejscu. Nie muszę go nigdzie szukać. Jahwe jest tu. Słowa proroctwa żony Dereka Prince'a. Będę z tobą. Nie zostawię cię. Tak, wiem, że Bóg jest ze mną. Ale naprawdę mam takie trudności. Ja w ogóle nie wiem, jak się z tym poradzę. Kurczę. Tak, wiem, Pan jest ze mną. Wszystko mogę. Tak mówią ludzie snu. Rozumiesz? To są majaki senne. Majaczą. Tak nie mówi człowiek, kto nie śpi. Ciemniej. Nie zdarza mi się to już w zasadzie, ale jak słyszę, jak Sara na przykład mówi przez sen, ona przeżywa coś, a co się dzieje w śnie, to nie jest jawa. Gdy Boży człowiek śpi duchowo, to Bóg przestaje być dla niego realny. Duchowy sen odrealnia Boga. Jest nierealny Bóg. Dlatego wtedy zgadnijcie, co przychodzi, jak Bóg jest nierealny? Religia. No religia, stara, dobra siostra, religia. Ona przychodzi, bo ona ma tam miejsce. I możemy już fajnie żyć i działać. Religia przychodzi tam, gdzie jest duchowy sen. Jakakolwiek religia katolicka, protestancka, indywidualna, bo też to człowiek to religia. Może każdy wymyśli sobie może religię. To jest nieważne. Każdy wymyśla sobie religię. Ten się ma taką religię, ma na przykład już wszystko porzucił, ale coś tam jeszcze w ogóle ma i to jest takie ważne dla niego. Biblię ma na przykład. Tą, co dostał na chrzest. Też się cieszyłem. Tak się cieszyłem, miałem taką Biblię, co na chrzest dostałem. Chodziłem z tą Biblią, taka ważna Biblia była dla mnie. Wszędzie ją nosiłem, taki byłem do niej przywiązany, bo jak pojechałem na ewangelizację, ją zgubiłem. W ogóle, kurczę, mówię, diabeł mnie tutaj podszedł, mówię, precz szatanie, modlę się do Boga, a Bóg mówi, co tam? Biblii nie mam. Masz 400 inne. Ale tam to na chrzest dostałem, miałem taki stempel, takiego, tego, jak się nazywa ten ptak, to żre, ten gołąbą. Z gołębiem, że Duch Święty, gołąb, taki stempel miał. I tego dnia ochrzczony w dworze zanurzony, kościół zielonoświątkowy, tutaj, moja Biblia stara, dobra. Rozumiem? I słyszę milczenie. Wiesz, jak się słyszy milczenie Boga, to wiesz, co się dzieje z tobą. Nie wiem, czy ty słyszałeś milczenie Boga. Jak Bóg milczy, to wtedy wszystko się trzęsie. Jak Jahwe milczy, to w tobie wszystko się trzęsie. Rozumiesz? Nie wiem, czy mi się zdawało, czy usłyszałem śmiech anioła z tym.
Co zrobiłem? Zostałem uwolniony od mojej Biblii. Od bałwana, którego miałem. Który powodował, że spałem. Ja w innej Biblii nie wyczytywałem tego, co w tej. Tak uważałem. Ja w niej wszystko podkreślone i zapisane, wszystkie swoje objawienia. Wszystkie zgubiłem te objawienia wtedy. Wszystkie zgubiłem objawienia. Mówię, jak ja bez tych objawień będę żył. Rozumiesz, o co chodzi? Jak masz takie coś, to spal. Rozumiesz? Jak cię to jeszcze kręci. Kręci cię taka Biblia, to ją spal. Rozumiesz? Spal ją. Albo oddaj komuś, niech ktoś ma. Może ci się trochę ręka trząść, tak. Idź tam oddaj komuś. Pobłogosław kogoś tą Biblią. Mówi, to są moje objawienia, tylko sprawdźcie, wszystkie są dobre. Ale to robi śpiący człowiek. Śpiący człowiek. Śpiący człowiek. A gdy Bóg przestaje być realny, to życie staje się nierealne. Sukces przestaje być dla ciebie widoczny. Rozumiesz? Księga Izajasza 1:5. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w uporze? Cała głowa chora i całe serce słabe. Pyta prorok, a właściwie Bóg przez proroka. W co was jeszcze bić można? Przebudzenie nie polega na podniesieniu mocy w życiu chrześcijanina. Przebudzenie polega na uzdrowieniu głowy chrześcijanina. W co was jeszcze można bić, gdy nadal trwacie w uporze? Cała głowa chora i całe serce słabe. Kiedy człowiek śpi, Boży człowiek śpi, rozumiecie? To jest to wynik tego, że głowa jego nie pracowała prawidłowo, nie przepracowywała prawidłowo. Rozumiecie? Ludzie śpiący to ludzie zaburzonych głów. W ich głowach nie ma prawdy. Należycie poukładanej. W ich głowach są różne rzeczy. Cała głowa chora. Kiedy trwa się w uporze, kiedy trwa się w duchowym śnie, to cała głowa chora jest. Rozumiesz? A gdy głowa jest chora, to serce jest słabe. Wiesz, co to znaczy? Serce, głębia człowieka. Głębia. Cała głębia człowieka jest słaba, a jak głębia jest słaba, całe życie jest słabe. Całe życie słabe. Dlatego tak istotną sprawą jest przebudzenie. Bo w ogóle przebudzenie to jest przebudzenie głowy. Duchowe przebudzenie to jest przebudzenie głowy. Na to, aby przyjąć łaskawie prawdy odwiecznie podane przez Boga. Że to jest takie, a to jest takie, a to trzeba tak, a tamto trzeba tak. Jak ja zacząłem się budzić, dziękuję Bogu, że zacząłem się budzić dość wcześnie w moim życiu chrześcijańskim, ja się rozejrzałem dookoła. Ja się w ogóle etapami budziłem. Etapami. Pierwsze moje przebudzenie to było przebudzenie, jak ja się zorientowałem w ogóle. Jak byłem w kościele zielonoświątkowym, mówię, rozejrzałem się dookoła, mówię, pamiętam, narobiłem traktatów. Traktatów narobiłem, Agatka jeszcze nie była wtedy nawrócona. Wziąłem plecak i poszliśmy z Agatą, która jeszcze nie była nawrócona, rozdawać traktaty. Ten traktat sam napisałem, ponieważ nie miałem dostępu do różnych rzeczy, tam było moje świadectwo przede wszystkim. I moje rozdawanie tego świadectwa polegało na tym, że chodziłem po wszystkich mieszkaniach i domach w moim mieście i wkładałem je w skrzynki albo w drzwi. A więc całe moje miasto, 8-tysięczne, każde mieszkanie otrzymało moje świadectwo. Sam je tam zaniosłem. Nie było mi stać na znaczki, na wysyłanie. Rozumiecie? Nie miałem komputera. Po prostu rozniosłem moje świadectwo wszędzie. Chodziłem po schodach, wkładałem po prostu i tak cały czas. Nie pamiętam, ile to wszystko mi zajęło.
Ale tak jak sobie to już robiłem, tak sobie myślę, o, pójdę do mojego pastora i mu się tym pochwalę. I zaniosłem mu te moje świadectwo. Ale zanim to świadectwo mu zaniosłem, pokazałem go koledze w zborze. Koledze dałem to świadectwo, taki dumny, w ogóle, że to zrobiłem, że w ogóle jestem tutaj ważny, co to robię. Ten kolega ten mówi, jak ty możesz takie rzeczy pisać? Ja mówię, jakie? No takie. Tutaj piszesz, że oni do piekła pójdą, jak się nie nawrócą? Że w mękach zginą? W ogóle? Co ty im tu napisałeś? Że czyśca nie ma? Ja mówię, bo nie ma. To napisałem taki pomysł, żeby napisać. Ja w ogóle takie kartki drukowałem na słupach, wywieszałem, mówię, w mieście czyśca nie ma i mój numer telefonu. Pod koniec słupy tym zaklejałem. Kartka, taśma, cały czas chodziłem, nie ma czyśca i mój numer. To naprawdę w ogóle, wiesz, bo to ludzie dzwoni, jak nie ma czyśca? Nie ma. To co jest? Dobrze, że pytać. Rozumiesz, o co chodzi. To jest bardzo dobry pomysł z tym czyściem, naprawdę. Bo to informacja, że nie ma, na plakaty podpalali. My rozwieszaliśmy plakaty, a ludzie chodzili, podpalali te plakaty. Człowieku, nasze plakaty, wszystkie mogły wisieć. Rozumiesz, o co chodzi? Nasze nie. Obojętnie, co by było, rozumiesz? Zoofil by się ogłosił, rozumiesz, wiesz? Nie ma problemu. Nekrofil, tak. Nie ma problemu. Pedofil, my nie. Wszystko było od razu podpalane. Tak. I jak ty możesz napisać to? Ja mówię, no ale to jest prawda. I to do pastora. Mówię, no właśnie szedłem pastorowi się pochwalić. Powiem do pastora, pastor mówi, nie, to trzeba, to nie można tego roznosić. Dlaczego nie można tego roznosić? Ja mówię, jak ja to roznoszę? Nie, to trzeba, nie wolno roznosić tego. Bo to mówi, to trzeba do ludzi łagodnie, to nie trzeba ludziom tak mówić. Trzeba to. Ja od razu się dowiedziałem. Ja się dowiedziałem, rozumiecie, co zrobić, tak, żeby w ogóle nie ogłosić tej Ewangelii. Dostałem taki plan na nieogłoszenie Ewangelii, rozumiesz, na sam dzień dobry. I to mi zaczynało dawać do myślenia powoli. Zrobiliśmy grupę dołową. Niechcący, bo ja miałem tą mentalność, że wtedy w tym czasie tą Biblię brałem, mówię, tak. Biorę ją literalnie, idę, ten pastor dla mnie to jest taka wyrocznia, idę do tego pastora, mówię, pastorze, chcemy mieć wieczerzę. Wieczerza dla mnie była tak samo ważna, jak dla tego niedorozwiniętego brata, co tam opowiadałem o nim, też była taka dla mnie ważna wtedy. Chcemy mieć wieczerzę. Pastor mówi, nie. Dlaczego nie mogę mieć wieczerzy? Nie, bo to tylko w zborze. To jest grupa, kościół, tam się spotykamy. Nie w zborze. Dobrze, nie będę robił wieczerzy. Zapraszałem zawsze na każdą grupę kogoś i ktoś robił. Rozumiecie? Ja byłem czysty, zawsze mówię, ja już nie robię, on robi. Zawsze mieliśmy wieczerze na każdym w ogóle spotkaniu. Chodzi o co? Zaczęły mi się otwierać oczy. To był pierwszy etap przebudzenia. Mówię, co to jest? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Wyszliśmy z tego kościoła. Poszliśmy do następnego. W następnym kościele już rozpoczęliśmy też w tym samym czasie naszą służbę. Zaczęły mi się krok po kroku otwierać oczy również w tamtym miejscu. Zacząłem się budzić ze snu. Zaczęły do mnie trafiać książki ludzi przebudzonych. Pamiętam Kenneta Hagena, ja chłonąłem jedną książkę po drugiej. Jedną kończyłem, drugą też. Czasami dwie czytam naraz, trzy. Rozumiecie? Ładowałem, mówię, wow, ale jazda. Co robiłem? Budziłem się ze snu, wstawałem do życia. Moja głowa zaczynała pracować. Zacząłem widzieć, że prawda Boża jest miejscem, po którym ja muszę stąpać jak po gruncie. Wielu ludzi mówi, ty o tej prawdzie. Ja mówię, człowieku, bo ta prawda mi dupę uratowała. Rozumiesz, co się stało? To ja ciągle o tej prawdzie, o czym ci mam mówić? Mówię ci moje doświadczenie, które miałem. Zbudowałem drogę z prawdy, aby osiągnąć sukces. Ja mówię, sukces jest. Sukces.
Zaczęły do mnie trafiać nagrania różnych kaznodziei z zachodu, mówiących zupełnie inne rzeczy niż nasi. Nasi mówili, bądź cichy, delikatny, siedź cicho, nie wychylaj się. Tak? A tam zbierali w ogóle pieniądze na kupno odrzutowca. Ja mówię, kurczę, jaka subtelna różnica. Tam zbierają w kościołach pieniądze, żeby odkupić odrzutowiec, żeby można było szybko przelecieć z miejsca na miejsce i głosić Chrystusa w innej części Stanów albo na innym kontynencie. A u nas jest sranie w rondel lutowany. Zaczęli się budzić, 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 budzić. Przebudzenie to przebudzenie głowy. To nie jest jakaś enigmatyczna moc, bum. Rozumiesz? Nie przychodzi przez nałożenie rąk. Ale przez to, że zaczynamy wymieniać sobie puzzle w głowie. Że jesteśmy najarani na prawdę i wytyczenie traktu z tej prawdy. Że wiemy, że to jest, to nie może być inaczej. To musi tak być. Tak musi być. Przebudzenie dotyczy każdej dziedziny życia. Kiedy decydujesz się na przebudzenie w swoim życiu, to się przebudzisz we wszystkim. Wiesz, jak się przebudzisz, także cię wypluje system. Śpiący system cię wypluje. Bo śpiący system, rozumiesz, on w ogóle nie przyjmuje przebudzonego. Bo przebudzony, on jest kłopotliwy. On jest kłopotliwy, on chodzi i się wałęsa. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi i psuje wodę. On to psuje. Psuje tą gładką powierzchnię snu. Wkłada w ogóle palce. Jak skończymy potem nagrywać, to się pomyślcie, coś wam powiem. Żeby to się nie nagrywało. Proroctwo takie wam powiem. Gdy człowiek Boży śpi, to diabeł się nad nim znęca, jest bity przez życie. Człowiek Boży śpiący jest bity przez życie. Ile was jeszcze można bić? W co was jeszcze bić? Śpiący chrześcijanin to ofiara diabła. Nad śpiącym znęca się szatan. Nieśpiącego, obudzonego, szatan może próbować podejść, zaatakować, ale nad śpiącym się znęca. Wkręca go ciągle w coś. Ludzie są wkręceni w różne rzeczy. Wkręceni. Wkręcają się. Ja mówię, przyjdź teraz do kościoła. No ale ja mam u nas służbę. Ja mówię, ale dzwonisz do mnie i narzekasz mi na ten swój kościół. Narzekasz mi. Dzwonisz do mnie i narzekasz mi na kościół. Narzekasz, że tam w ogóle religia, że tam syf, malaria. Rozumiesz, o co chodzi? Czemu nie chcesz przyjechać? Bo masz służbę? Zamknij ten etap w swoim życiu. Zamknij ten etap. Rozumiesz? Zrób ruch. Wiecie, że rzadko jest ktoś, kto taki ruch zrobi? Dzwonił do mnie Rafał, jak tu go jeszcze u nas nie było. Zaczął do mnie dzwonić. Dzwoni do mnie, rozmawiamy. On mówi, coś bym zrobił, coś tego. I tak gada do mnie. Nie, ja mówię, zwij się, przyjedź do Warszawy. Zwij się i przyjdź. A potem zadzwonił za parę miesięcy. Ale on już wiedział, że usłyszy to samo. Zwijał się i przyjechał. Zwijał się i przyjechał. Zrobił ruch przebudzeniowy. Ruch przebudzeniowy w swoim życiu zrobił. Ale to jest trudne. Wybić się ze snu jest trudne. Bo ludzie lubią spać. Bo spanie jest fajne. Wiecie, jak odetchną ludzie, którzy na początku, którzy od nas podchodzili, odetchną. Będą mogli się zdrzemnąć. Bo tych ciągle budził ktoś. Eee!
Rozumiesz? Można iść spać, a potem raz spać. Niech się nie budzi. A w ruchu przebudzeniowym gdzie ktoś budzi ciągle. Spójrz tutaj jeszcze, zobacz. Tu się trzeba, tym tu zaangażować się trzeba, tam trzeba zadziałać. Tu musisz zmienić w ogóle tego. Tu módl się. Musisz się modlić. Rozumiem. Ciśnienie. To jest ciśnienie cały czas. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle jak się nie śpi, to cały czas jest ruch. Rozumiecie? W ogóle wiecie, że lenistwo to grzech? Grzech. Leń to grzesznik. Takiego mojego znajomego pastora, przyszedł taki człowiek do niego, od niego z kościoła, mówi: pastorze, mam słowo od Pana dla Ciebie. On mu przerwał, mówi: nie ma żadnego słowa od Pana na 100%, mówi, bo Ty śpisz do 11 każdego dnia. On mówi: słucham? On mówi: tak, Ty jesteś leń śmierdzący. Ty nie pracujesz. Ty nie pracujesz. Ty jesteś leniem śmierdzącym, nie pracujesz. Ty w ogóle możesz pracować, bo jesteś zdrowy, normalny chłop, a Ty nie pracujesz. Ty leżysz do góry kołami i Ty mówisz do mnie, że masz słowo od Pana. Mówi: z Tobą Pan nie rozmawia, bo Ty jesteś leniem. Pan z leniami nie rozmawia. Bo Pan jest prawdą. Jak Pan powiedział, że lenistwo jest grzechem, to nie rozmawia z leniem. Leń natomiast myśli: tam, lenistwo grzechem. Idę porozmawiać z Panem. I on w ogóle idzie. I to zagadka dzisiaj mówiła. On rozmawia z duszą swoją i Pan mi powiedział. Rozumiesz, o co chodzi? Inny przykład. Przychodzi kobieta w kościele do żony pastora i mówi do niej: mam proroctwo dla ciebie. Proroctwo. A ona do niej mówi: ty nie masz dla mnie żadnego proroctwa. Jak możesz tak mówić? Jestem proroczą osobą. On mówi: nie, ty jesteś nieposłuszna swojemu mężowi. Twój mąż jest pobożnym człowiekiem. Twój mąż chodzi z Bogiem, a ty nie jesteś mu posłuszna. I z takimi osobami Pan nie rozmawia. A w ogóle ona się patrzy. Jak to? Jak? Dlaczego? Bo to jest Pan. Prawda. Takie ma imię. Prawda. On ma takie imię. Prawda. I on nie może się zaprzeć sam siebie. A propos tego, że Bóg nie może pewnych rzeczy zrobić. Bóg nie może zaprzeć się sam siebie. Jak on powiedział, coś jest grzechem, czyli błędem, to on nie porozumiewa się z tym człowiekiem. Rozumiesz to? Bo człowiek mów jest w błędzie. I to wszystko, bo to jest Pan, to właśnie taki Pan. Będę jutro o tym mówił więcej, bo to jest Pan, taki Pan. I teraz tylko ktoś, kto nie śpi, to jest w stanie zobaczyć, że on taki jest. Bo Bóg, co jest napisane o Bogu? Nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Amen? A człowiek śpi i mówi: Pan mi powiedział. Ale to jest inny rodzaj, ja mówię, bo Pan jest nie śpiący, a Ty jesteś śpiący. Ty jesteś drzemak, a Pan jest nie drzemak. To jest inny rodzaj. A też ten sam Pan powiedział, że dwóch innych rodzajów się nie miesza ze sobą, tak? Nie będziesz mieszał tego z tym. Rozumiesz? On nawet im nie pozwolił robić ubrań z dwóch różnych materiałów. Taki Pan. On od początku cały czas do nich mówił, że jestem Bóg jednorodny. Z wełny masz ciuchy, to z wełny. Nie będziesz łączył lnu z wełną. On cały czas do nich, no nie będziesz nic łączył. Nie będziesz łączył pszenicy z żytem. Nie będziesz łączył tego z tym. On cały czas powiedział, no, jednorodność. Jak ja mówię, że tak, to tak. Nie ma żadnego mieszania w tym wszystkim. Ja jestem nie śpiący, ty jesteś śpiący. I teraz, żeby z nim porozmawiać, to trzeba dać się obudzić. Obudzić się. A obudzenie się nie jest przyjemne. Przyjemnie jest spać. Rozumiesz? Tylko człowiek śpiący cały czas nie dopuszcza do swojej głowy takiej rzeczy, no bo nie dopuszcza, bo śpi, że jest maltretowany przez diabła. Cały czas. Diabeł go dojeżdża, idę go skopać. Chodzi sobie, diabeł nudzi się, proszę ciebie, o, śpi, skopnie go. Rozumiesz, o co chodzi? Tak się zachowuje diabeł ze śpiącymi chrześcijanami, bo nas nie lubi. A wiecie, czemu nas nie lubi?
bo bogami jesteśmy. Jak nas kopie, to ma satysfakcję, że kopie Boga. Rozumiesz to? Dlaczego on taki jest? Jak cię kopie, jak śpisz, to ma satysfakcję, że kopie Boga. Bo mu nie wyszło przejęcie tronu na najwyższych wzgórzach północy. Rozumiem? Nie wyszło mu. Rewolucja mu nie wyszła. To kopie śpiących. Rozumiesz? Dlatego trzeba być obudzonym. Bo wtedy on nie przyjdzie, żeby cię kopnąć. On w ogóle nie podejdzie do ciebie. Rozumiesz? W ogóle nie podejdzie. Jeżeli nie chcesz, żeby diabeł podchodził do twojego życia, to musisz być niebezpiecznie obudzony. Niebezpiecznie obudzony. Nie na jedno oko. Rozumiesz? Nie w trzęce. Niebezpiecznie. Mam w domu taki telefon. Ten telefon jest stary jak grzech. Nazywa się... Nie, pozbędziemy się, bo ja mam, nie pozbędziemy się, ja mam, to jest ważna sprawa z tym telefonem. On działa w temacie budzenia. To jest atrybut pański. Przyrząd proroczy. Przyrząd ten, obżarty już przez życie, nadgryziony zębem czasu, ma jednak w sobie dzwonek. Dzwonek, co trupa by obudził. Rozumiecie? I to jest to. To jest atrybut tego telefonu. I to jest takie dzwonienie. Drrrr! Człowieku, i koniec. I nie ma bata. Rozumiesz? I od razu jak on zadzwoni, to rozumiesz, ty jak masz sny, a masz taki telefon, w ogóle miewasz sny od Pana, to ty w ogóle naucz się, żeby od razu zapisać, jak wstaniesz. Bo po takiej akcji, rozumiesz, za 10 sekund nie pamiętasz nic. On cały sen z ciebie wyrzuca. I takiego przebudzenia potrzebuje człowiek. I takiego przebudzenia potrzebuje Kościół. I ty jesteś tym budzikiem. Ten zespół jest tym budzikiem. Ale najpierw każdy człowiek w tym zespole musi być obudzony aż do bólu. Nie może spać. Nie może spać. Powodem stanu rzeczy, duchowego zaśnięcia, jest trwanie w odstępstwie od prawdy. Pamiętajcie to. Życie w konflikcie z prawdą doprowadza do duchowego snu. Zawsze i każdego. Dlatego wchodzenie w kompromisy grozi snem. Rozumiesz? To jak narkolepsja. Idziesz, fik! I koniec. I się budzisz w Sopocie. Rozumiesz? Człowiek Boży wchodzi w konflikt z prawdą dlatego, ponieważ nie robi porządku ze swoim sposobem myślenia. Rozumiesz? Czyli nie poddaje obróbce myślenia. O, nasze myślenie to jest nasz skarb. Dusza twoja nie jest po to, żeby ją schować pod poduszkę gdzieś. Bo w ogóle nie możesz się duszy zaprzeć. Nie możesz jej zgromić. Ona nie po to jest. Duszę trzeba wychować. Ustawić. Doprowadzić do stanu używalności. Rozumiesz? Gdy myśli są chore, to całe życie człowieka jest słabe. Głowa chora, serce słabe. Myśli chore, emocje chore, życie słabe. Myśli chore, emocje chore, życie słabe. Izajasz 11:5. Będzie prawda rzemieniem jego lędźwi. Lędźwia to jest symbol stabilizacji i rozwoju. Stabilizacja i rozwój. Żydzi, jak zawierali ze sobą umowy, to się klepali po biodrach. Rozumiesz? Podali sobie rękę, 3 razy klepnął się po biodrze, to oznaczało, że umowa ta jest stabilna i silna. To jest stabilna i silna umowa. Dlatego między innymi, jak potem Jakub, śpioch, pamiętajcie, człowiek śpioch, co spał i nie wiedział, że Jahwe jest obok, tak? Ma spór z aniołem i anioł mu co robi? Łamie mu biodro.
Łamie mu Piotro, czyli łamie mu system ludzkiej stabilizacji myślowej. On mówi, to co ludzkie musi ci, chłopie, pęknąć. Musi zaistnieć w tobie Piotro Pańskie. Piotro Pańskie. Rozumiesz? Sukces, przyjaciele, to jest życie na najwyższym poziomie możliwości człowieka w kierunku spełnienia jego marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w każdej dziedzinie życia. To jest sukces. To jest sukces. Życie na najwyższym poziomie możliwości. A nie poprzestawajcie na tym, co posiadacie, bracia. Albowiem Pan powiedział, nie zostawię cię, nie opuszczę. Prezdiamy. Precz szatanie się mówi, bo są duchy religijne. Precz szatanie. Ten werset nie do tego służy. Ten werset nie o tym mówi. On nie mówi o życiu ograniczonym na jakimś poziomie, nie. Ten werset mówi o samodyscyplinie. Kolejnym słowie, którego nie lubi chrześcijan. Szczególnie śpiący. Bo pierwszym elementem samodyscypliny jest obudzenie się. Rozumiecie? Obudzenie się. Sukces życiowy jest wprost zależny od zastosowania Bożych prawd w naszym życiu. On jest wprost zależny. Czyli jeżeli ty stosujesz prawdy Boże, rozumiesz, to po tej linii sobie idziesz prościuteńko w ten sukces. A zatem przebudzenie to drzwi do sukcesu. Przebudzenie to drzwi do sukcesu. Dlaczego my mówimy o sobie ruch przebudzenia? Czego my chcemy w ogóle? My chcemy sukcesu, tak? Dla środowiska, które nas otacza. My chcemy, żeby Kościół nie spał, ponieważ chcemy, żeby ludziom było dobrze. Ludzie do nas mówią tak, wy nas ciśniecie, wy nas osądzacie, wy o nas tutaj macie złe mniemanie. Nie, nie mamy o nikim złego mniemania. Jesteśmy Kościołem, jednym Kościołem, ciałem Jezusa Chrystusa. Potężnym bytem w niebie i na ziemi. Rozumiecie? Ale ty tą częścią, która jest odpowiedzialna za budzenie innych w celu osiągnięcia przez nich sukcesu, ludzie się powinni błogosławić naszymi imionami. Rozumiesz? Błogosławić. A ludzie się przeklinają naszymi imionami. Wielokrotnie. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, musimy być ludźmi przebudzonymi. Jeżeli chcemy być przebudzonymi ludźmi, musimy być ludźmi, dla których prawda jest najważniejszą formułą życia. I musimy pozwolić na życiowy wstrząs. Jeżeli pomodlisz się dziś do Boga, to powiesz, Boże, ja chcę takiego wstrząsu. To taki wstrząs nastąpi w Twoim życiu. On cię obudzi, jak ten mój budzik. Bo jest napisane, że zszedł Pan, aby wstrząsnąć ziemię. On wstrząsa. Rozumiesz? Bo trząśnie w ogóle tak, że się obudzisz. A On jest w tym dobry. Dlaczego o tym pokazuję ci ten schemat? Bo trzeba być szaleńcem, żeby nie chcieć sukcesu. W ogóle błagam cię, jeżeli masz taką blokadę pod tytułem, ja za dużo nie chcę. Ja tak chcę na spokojnie, tak trochę, po trochu. Rozumiesz? To uznaj to za grzech. Powiedz, Boże, przepraszam, że ja w ogóle miałem taką jakąś w ogóle mentalność. Przepraszam cię, Boże. Pomóż mi, Duchu Święty, abym ja zrozumiał, że sukces to jest w ogóle moje drugie imię. To jest moja spuścizna, jestem dziedzicem nieba. Ja chcę, Boże, aby u mnie było wszystko przebudzone. Bez Duchu Święty, jeżeli ja mam coś śpiącego w sobie, to obudź to, Duchu Święty. Użyj wszelkich metod do tego, ja się na to zgadzam. Tylko błagam, skuć się. Nie tak w ogóle zobaczymy, co będzie, tylko skuć się. Skuć się. Rozumiesz? Skuć się. Ja już dzisiaj na przykład bardzo dobrze rozumiem, dlaczego mam problem z komunikowaniem się z pewnymi ludźmi, wiecie? Są dwa rodzaje ludzi, z którymi ja się komunikuję. Z jednymi mam łatwo, z drugimi trudno. Ja z
z różnymi ludźmi na przykład trudno, bo oni nie chcą w to wejść na, po całości, w tą komunikację między mną a nimi. Oni nie chcą w to wejść. Rozumiesz? Ja w to się tam pakuję, a oni tam, co tam będzie? Ja mówię, będzie fajnie, no. Ale na pewno jest napisane, skosztuj, że dobry jest Chrystus. Czyli trzeba to wziąć do buzi i przedziungać. Rozumiesz? To nie ma takiego czego, że samymi oczkami będę patrzył, co to za jedzonko, co to? Musisz dziubek tam wsadzić i mium, mium. Rozumiesz, o czym ja mówię? A jak to będzie niedobre, to się zrzygasz najwyżej. Rozumiesz? Ale gwarantuję ci, że będzie dobre. Bo dobry jest Pan napisany. Rozumiesz? Dobra prawda Pańska. Bo jak Pan dobry, to dzieło wszelkie Pańskie dobre. Amen? Wszystko, co wymyślił dobry, to jest dobre. Wszystkie prawdy Boże są dobre. Nawet jeżeli one są niespójne z tym, co dzisiaj przeżywamy. Możesz nie przeżywać tych prawd, ale powiedz do Niego, ja chcę przeżywać. Ja chcę przeżywać te prawdy. I pewnie może przyjść pozorna katastrofa, bo czasami budzenie jest katastrofalne. Rozumiesz? Jest katastrofalne. Mój dziadek Antoni na przykład, no jego budzić to była w ogóle... Dziadek od razu albo klął, zależy z której strony go budziłeś, nie? Albo w ogóle kopał, albo coś tam robił. A na pewno jak go obudziłeś i on był w czasie, kiedy nie chciał być obudzony, to najpierw ci wszystko powiedział o tym, z kim jesteś, skąd pochodzisz, porównał cię do różnych części ciała. Rozumiesz, o co chodzi? I w ogóle. Taki był mój dziadek, nie? Zaznaczam, że była jedna i przed zborem wolnych chrześcijan, tak. Przed moim dziadkiem, bo mój dziadek taki był. Mój dziadek miał, słuchajcie, okulary 14 diopr. Wiecie, co to jest w ogóle? Jak denka od alpaki. Czytaj wino, tanie. Alpaka to jest wino poniżej 15 zł. I teraz on miał takie miał te okulary. Nie widział, on był ślepy w cudzysłowie jak kret, no nie? Ale kiedyś patrzę, dziadek był już tak koło 70. Przy takim kiosku, kiosk ruchu, taka była instytucja w Polsce kiedyś. I przy tym kiosku ruchu dziadek patrzy, zdejmuje okulary do takiego chłopaka ze 30 lat, mówi, chodź, mówi, w premierze. Dziadek. 7 tych. W ogóle okulary z diopą, to wtedy okulary w ogóle, bo to wiesz, w tamtych czasie okulary. Ja na to patrzyłem z drugiej strony, w ogóle mówię, ale ja. A on mnie zresztą uczył bardzo dobrze, nie? Mnie woził na ramię takiego roweru marki Ukraina i uczył mnie żyć. Uczył mnie żyć, mówił tak, no coś pamiętaj. Pamiętaj, wnucuś mówi, najpierw kopa w jaja, to zawsze działa. Mówię, tak, ja takie nauki dziadka odbierałem. I on pluskał wszystkich, a jak w telewizji widział Gierka, to pluł na ekran. Pluł, mówi, żeby był Piłsudski, by ich wyciął wszystkich. Dla niego jedyny autorytet to był Piłsudski. I dziadek, jakby był budzony, to był dramat. Rozumiecie? Jak mi kazali na przykład, babcia przyszła, obudź dziadka. Mówi, ale jasne. Ja brałem szczotkę taką zmiotkę, stawałem przy kozetce tak z boku i go w stopy drapałem. W ogóle wiesz, o co chodzi. Dostałem pod, nie wiedział komu ubliża. No ubliżał od razu, ja wiesz, ta faza wyjścia ze snu na jawę od razu była... No nie? Wiesz, wykonał parę godzin. Dlatego ja, Duch Święty mi zostawił to w pamięci, bo ja mówię, bo tak reaguje w duchu wielu, większość budzonych chrześcijan. Rozumiesz? Są cholernie niezadowoleni z tego, że ich powołujesz do życia. Oni są niezadowoleni. Mówię, wstań! A on mówi, precz szatanie do mnie. Precz. Dobrze. Ale sen to stan śmierci. Ja wam też pokazuję temat przebudzenia. Przebudzenie nie polega na tym, że się ludzie nawracają na ulicach. To nie jest przebudzenie. Czytamy takie książki, przebudzenie walizkie. Głupota tam. Przebudzenie walizkie.
budzi się Kościół, aby obudzony Kościół poszedł do tego świata. Rozumiecie? Kościół się budzi. My ramię Pana, my siła nieba. My, tacy jak tu jesteśmy, z wszystkimi ułomnościami dusz. Tylko trzeba chcieć być obudzonym. Pomóc się do Niego dziś tak. Przebudź we mnie wszystko. Obudź mnie. Niech to będzie brutalne. Decyduję się na to. Nie będę uciekał, Panie. Obudź wszystko we mnie. Nie chcę spać. Nie chcę, żeby we mnie spał najdrobniejszy fragment moich myśli. Napraw mi, Panie, głowę. Napraw mi głowę. Żeby ona nie była śpiąca, żeby nie była leniwa. Niech moje myśli pracują na najwyższych obrotach nieba. Pomóż mi, Panie. Módl się tak do Niego, nie módl się o jakieś dziwne rzeczy. Tak się trzeba modlić. To jest modlitwa. Rozumiesz? Nie układanie Bogu w ogóle tam planów, pokazywanie. Dom, takie, takie, takie. Nie, bo obudź, 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 obudź. Rozumiesz? I zaczyna się ruch. Tu się można bić w głowę, to jest najtwardsze miejsce. Możecie tu się bić jak chcecie. Tu nic się nie dzieje. Rozumiem, naprawdę, nie boli. Ja wiem, gdzie się bić. Dziadek mnie nauczył. Nie, tego mnie Mike Tyson nauczył, w telewizji widziałem. Kto się nauczył? Mike Tyson. Zawsze głowę tak nadstawiał, żeby to komu ktoś pięścią trafił tu. Se ręce łamali na jego głowę. Przebudzenie to przebudzenie głowy naszej. Kościół jest głupi. Rozumiecie? Generalnie Kościół jest głupi. Ludzie głupieją, przychodząc w ogóle do Królestwa Bożego. Zacinają się w sobie, stają się w ogóle sztywni, nieelastyczni, wychodzą z nich dziwne rzeczy. Rozumiecie? Przestają być zaradni, umiejętni, dziwnie mówią. Jak się czujesz, aleluja, co u Ciebie, chwała Bogu. Używają takich człowieków w ogóle rzeczy. Rozumiesz? Tak mówią do siebie. Mówią Biblią, te teksty biblijne. Też jak spałem, to tak mówiłem. Byłem śpiący, na początku mojego nawrócenia spałem. Do mojej żony też Biblią mówiłem, Biblią. Ja jej Biblię zostawiałem. Tam gdzie miała kurze zetrzeć, to Biblię zostawiałem i na różowo było tam zakreślone. Żony, bądźcie posłuszne mężom swoim, Pana. Tak je zostawiałem. Kiedyś mi powiedziała, będę Ci posłuszna jak Panu, jak Ty mnie będziesz kochał jak Pan. Kocha Kościół. To Ci będę posłuszna jak Kościół Chrystus. Jak mnie będziesz kochał, jak Chrystus kocha Kościół. Dobre? Bardzo mi zależy na tym, żebyście rozumieli kwintesencję przebudzenia, że to nie są żarty. Żebyście rozumieli, że śpiący to martwy. I mówię to na poziomie proroczego zrozumienia teraz. Bo można spać i iść do nieba, to nie o to chodzi. Zbawienie jest nieutracalne. Tylko wielu ludzi się rodzi na nowo, a potem dostają jakiś zastrzyk z fenolu, człowieku. Człowieku, było z nim dobrze przez 15 minut. Przez 15 minut był w stanie góry przenosić. Dostał zastrzyk, poszedł na nabożeństwo. Trafił w grono ludzi, którzy nauczyli go żyć. Kazali mu czytać Biblię, rozumiesz? I kazali mu być dobrym człowiekiem. Rozumiesz? I powiedzieli, pamiętaj. Żyj tak, aby Pan był z Ciebie zadowolony. Żygać mi się chce na takie rzeczy. Sam w tym byłem. Bardzo Was proszę. Chciejcie obudzić sobie wszystko, co jeszcze śpi. A jeżeli już będziesz widział, że funkcjonujesz na pełnych obrotach. Na pełnych obrotach. Rozumiesz? To potem módl się i mów do Niego tak. Użyj mnie teraz, aby budzić innych. Użyj mnie jak bomby jądrowej, aby budzić innych. Użyj mnie, Panie. Rzuć mnie tam, jak granat.
Stańmy proszę. Ojcze, ja modlę się. Modlę się, aby te słowa, które były dzisiaj wypowiedziane, były bardzo mocno odbierane od ludzi, przez ludzi i przerabiane w sobie. Niech nic z tego nie ucieknie. Ojcze, my autorytetem Kościoła zabezpieczamy te słowa. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że w zespole apostolskim Obóz Boży nie będzie ani jednego śpiącego człowieka. Że każdy fragment naszych dusz będzie przebudzony zawsze. Ojcze, jeżeli cokolwiek jest w nas, co śpi, chcemy przebudzenia. Chcemy, żeby to przebudzenie przyszło w miejsce, gdzie stoimy teraz. W te miejsce, Duchu Święty. Niech Twoje przebudzenie przeniknie nas w tym miejscu, w którym stoimy teraz. Najpierw my, Ojcze. A potem, Ojcze, użyj nas do tego, abyśmy budzili Kościół w Polsce i za granicą. Użyj nas tego, Święty Duchu, do tego. Naucz nas. Pokaż nam metody, techniki. Amen. Usiądźcie, proszę.